Cześć kochani, witam was dzisiaj w nowym filmie, wyjątkowym, dlatego wystrojona w cekiny niczym do tańca z gwiazdami, ale nikt tu dzisiaj tańczyć dla Was nie będzie. Zbiorę dla Was natomiast pielęgnacyjne hity, których miałam przyjemność używać w tym, chyba można powiedzieć, nieszczęsnym roku 2020. Zostańcie ze mną do końca. Miniony rok upłynął mi zdecydowanie pod znakiem pielęgnacji włosów. Myślę, że chyba wszyscy zamknięci w domu e, odkryli jakieś nowe zainteresowania i hobby, było więcej czasu na zgłębienie tematów, na które normalnie nie było czasu. I dla mnie takim tematem był włosing, który mam wrażenie, że właśnie od marca przeżył jakiś rozkwit w Polsce. E, i, I wiele dziewczyn zaczynało się tym tematem interesować. Włosing, pielęgnacja włosowa, no i tutaj muszę dzisiaj wspomnieć, bo dla mnie były to nowości, było to odkrycie, czyli stosowanie po prostu wcierek do włosów. I jak możecie się domyślać, wcierka jest to po prostu płyn, który wcieramy w skórę głowy, przy okazji wykonując masaż skóry i pobudzając cebulki włosowe do wzrostu, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby włosy rosły szybko i żeby rosły w gęstą czuprynę, to warto z takimi wcierkami się naprawdę zaprzyjaźnić. Jeżeli poszukujecie em, doradztwa w temacie jakich wcierek stosować przy Waszych włosach, to naprawdę polecam właśnie udanie się na te grupy facebookowe, tam dziewczyny bardzo fajnie doradzają na podstawie swoich już gdzieś tam doświadczeń, a naprawdę wiedzą sporo. No i to są dwie, które wyjątkowo przypadły mi do gustu, czyli chyba najpopularniejszy produkt tego typu, Lady Banfi High Shish. i jak widzicie po obrazku to jest ta opcja taka delikatniejsza zapachowo. Jest jeszcze jedna, która pachnie trochę intensywniej, natomiast tą zdecydowanie preferuję. I ja nakładam taką wcierkę po prostu nabierając ją w strzykawkę, czyli bez igły. Mogliście to widzieć w moim filmie, gdzie pokazywałam taką pie pielęgnację wieczorną. I tą strzykawką dozuję sobie po prostu po kropelce i zaczynam masować skórę. W tym momencie jest to już dla mnie taki rytuał wieczorny, którego nie pomijam. Robię to regularnie, dlatego weszło mi już to w krew i nie czuję z tego powodu absolutnie nie wiem, takiego zniechęcenia, że ojej, muszę znowu nałożyć wcierkę. Nie, to jest dla mnie naprawdę e, proces, na który ja co wieczór czekam, dlatego że to. Jest po prostu przyjemne. To jest wcierka na bazie alkoholu, i warto tutaj zaznaczyć, że są wcierki na bazie alkoholu i takie, które tego alkoholu nie zawierają, dlatego że nie każdemu alkohol służy. Więc warto sobie po prostu naprzemiennie stosować różne wcierki, żeby też skórze głowy nie zaszkodzić. Ale to znowu poczytajcie, bo ja też ekspertem jeszcze nie jestem. No i jeszcze druga wcierka, którą dostaniecie m.in. na przykład w Contigo, tą chyba najłatwiej znaleźć w małych drogeriach, albo na przykład na Allegro, albo w ogóle w sieci. I jedną i drugą, bądźmy szczerzy. I to jest również wcierka taka ziołowa, bardzo przyjemnie pachnąca. I jedna i druga pachnie bardzo przyjemnie. Ja osobiście takie ziołowe zapachy lubię, dlatego, że one mnie jakoś tak uspokajają. Więc wieczorem, jak znalazł. I to jest opcja henna i amla. Wcierka, blask i miękkość do skóry głowy. Natomiast z tego, co właśnie widziałam, że dziewczyny piszą, to pięknie działa na porost włosów. I tak, jeżeli miałabym właśnie wybrać spośród wszystkich moich wcierek, a mam ich na sporo mogłyście widzieć je na Instagramie, to byłyby to właśnie te dwie. Na tę chwilę pewnie w przyszłości się to zmieni, dlatego że cały czas testuję nowe produkty. Przy wcierkach ważne jest po prostu to, jak regularnie je wcieramy i jak sumiennie do tego podchodzimy, dlatego warto być cierpliwym. Tu efektów nie zobaczymy z dnia na dzień, ale długofalowo naprawdę będziecie bardzo, bardzo zadowolone. Ja od siebie gorąco polecam. W temacie pielęgnacji włosowej pozostaniemy jeszcze przez chwilę, bo chciałabym tutaj powiedzieć o masce do włosów, która... Jest fenomenalna i zapomniałam o wszystkich innych maskach, słuchajcie, których do tej pory używałam. Jest to produkt drogeryjny, o którym bardzo często tutaj na kanale mówiłam, dlatego że jest po prostu super. I to jest maska gliskura proteinowa. Ta różowa jest zdecydowanie najlepsza, przynajmniej w moim wypadku, do włosów średnio porwatych. Ona robi z moimi włosami wszystko to, czego ja oczekuję od pielęgnacji. Delikatnie nabłyszcza, wygładza włosy. Też nie robi przy okazji takiego wie przy klapu, że wyglądam po umyciu włosów jak zmokła kura, a to w przypadku moich włosów jest naprawdę rzadko spotykane. No i końce, które często wyglądają na takie wiecie suche, rozdwojone, często się puszą. To po nałożeniu tej maski mam wrażenie, że dostają jakiegoś drugiego życia i, i włosy wyglądają, jakbym wyszła od fryzjera po ścięciu końcówek. Więc no, dla mnie jest to prawdziwe odkrycie tego roku, drogeryjne, w bardzo przystępnej cenie. Polecam szukać jej w biedronce, dlatego że tam bywa naprawdę w bardzo dobrej nie? Testowałam też tę żółtą, ale zdecydowanie do moich średnio porowatych włosów ta różowa spisuje się najlepiej. Jest to maska proteinowa z olejem babasu, no i co ja Wam mogę powiedzieć? Po prostu ją przetestujcie, wtedy zrozumiecie. Nad czym tutaj takie zachwyty się pojawiają. Jeżeli chodzi o szampony, hitów tutaj żadnych nie będzie, dlatego że często to powtarzam, uważam, że szampon za krótko jest na włosach, żeby robił z włosami jakiś efekt wow. Ale powiem tutaj, że odkryciem dla mnie w tym roku były szampony enzymatyczne, które pomagają bardzo dogłębnie oczyszczać skórę głowy, no bo w momencie, kiedy używamy różnych wcierek. Suchych szamponów, na przykład, to warto tę skórę bardzo m, tak porządnie oczyszczać, żeby ona się nie zaklejała. Bo można sobie zrobić kuku. Ja już niestety w tym roku doświadczyłam takiej historii. Tu na środku głowy zrobił mi się dosłownie łysy placek. Jak się potem okazało u dermatologa, było to spowodowane właśnie używaniem suchego szamponu, który zakleił mi łuski włosowe i można powiedzieć, że włosy się zdusiły w zarodku i przestały rosnąć. Ja byłam przerażona dlatego, że no to był dosłownie środek głowy. Na szczęście udało mi się to wyleczyć między innymi właśnie wcierkami, więc całe szczęście, że udało się to doprowadzić do ładu, ale zwracam waszą uwagę, że właśnie na przykład takie szampony enzymatyczne, peelingi enzymatyczne do skóry warto używać, bo nie mamy zielonego pojęcia, że tak naprawdę kiedy spojrzymy na naszą skórę głowy pod mikroskopem, to tutaj na przykład będą właśnie resztki suchego szamponu, resztki maseczek i tego typu historii. Wydaje nam się, że głowa jest czysta. Oh well, czasem tak nie jest. Ok, to teraz jeszcze o dwóch włosowych gadżetach, może takie nazwijmy, które bardzo usprawniły mi te pielęgnacje włosów. I między innymi tutaj powiem dzisiaj o takim turbanie z marki Glav. On tutaj z jednej strony ma guziołek, z drugiej strony gumkę, dzięki czemu po prostu łatwo sobie wszystko zaczepić. No i przede wszystkim to jest cienki materiał, który bardzo porządnie chłonie wilgoć. Wystarczy nałożenie tego turbana na... 5-10 minut i, i ten nadmiar wody, który zostaje na włosach po umyciu, mam wrażenie, że zostaje całkowicie pochłonięty przez ten materiał. Ja zazwyczaj y, po umyciu zawijałam włosy w taki ciężki, bawełniany ręcznik. No i niestety to nie jest polecane, dlatego że ta skóra głowy, można powiedzieć, że zaczyna się zaparzać i w przypadku włosów, które nadmiernie się przetłuszczają, no to robi się takie błędne koło i, i mm, przez to właśnie, że tej skórze jest gorąco, wytwarza się więcej sebum. I jest po prostu kaszana. Natomiast ten turban to jest dla mnie odkrycie, odkrycie naprawdę gorąco polecam. E, tu mam jeszcze taką ciekawą rzecz, o której zapomniałam na kilka lat, i wyjęłam ją dopiero w tym roku. Lockdown. To jest, słuchajcie, turban, który w środku tutaj ma zarzepowane takie wkłady, już Wam je pokazuję. Takie wkłady, które wsadzamy sobie do rondelka, podgrzewamy je i dzięki temu możemy sobie zrobić taką parówkę dla włosów. Przydaje się to zwłaszcza, kiedy nakładam pielęgnację, czyli na przykład jakieś maski nawilżające, albo właśnie olej, kiedy chcę go nałożyć na ciepło. Mam wrażenie, że taki właśnie ciepły kompres dobrze robi włosom od czasu do czasu. Poza tym jest to też takie bardzo przyjemne, relaksujące. Takie to śmieszne. Słuchajcie, nie wiem gdzie obecnie można tego szukać, bo tak jak mówię, to jest rzecz, która przeleżała w szufladzie dobre kilka lat, ale wierzę, że cały czas um, można coś takiego dostać. Postaram się znaleźć linka i wrzucić wam do opisu, bo jeżeli nie mamy możliwości wsadzić sobie, wstawić do mieszkania, wiecie, takiej sauny na włosy, myślę, że raczej. Nikt tego nie robi, tylko zawijamy włosy, nie wiem, na przykład w folię spożywczą, ewentualnie podgrzewamy suszarką, albo po prostu sama folia wystarczy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo efektywne. O, tak to nazwę. No dobra, to teraz do stylizacji włosów. Jak już wiecie albo nie, ja mam wizja na punkcie objętości włosów, dlatego że moje włosy są ciężkie, długie, masakrycznie niepodatne na stylizację, i, i dlatego bardzo trudno jest mi odbić je u nasady, żeby nie wyglądało, to wiecie, jak taki straszny przyklap. E, I bardzo często dostaję od Was ostatnio na Instagramie pytania, co ja robię z tymi włosami, że one się tak pięknie unoszą od, yy, od skóry, właśnie. No i słuchajcie, to jest produkt. Cudotwórczy, ja go tak nazywam dlatego, że testowałam już tego typu produkty i żaden nie zachwycił mnie tak jak to, to jest High Amplify Wonder Boost z Matrixa czyli taki spray unoszący włosy od nasady, jak tego używać wystarczy, że po prostu tym aplikatorem popsikamy sobie włosy tutaj blisko nasady i ja osobiście mam dwie lewe ręce do jakiegoś modelowania na szczotce to w ogóle nie wchodzi u mnie w grę biorę po prostu głowę w dół i tak ją suszę i to robi u mnie po prostu lwią, grzywę. Ja już testowałam tego typu produkty i niestety zawsze kończyło się to tak samo, że po kilku godzinach wyglądałam, jakbym nie myła głowy przez dwa dni, wyglądało to bardzo nieświeżo i nieestetycznie, natomiast tu nie ma właśnie tego efektu obciążenia i przez cały dzień te włosy są bardzo plastyczne i wystarczy, że wsadzicie po prostu palce tutaj w, w skórę głowy, dotkniecie, uniesiecie te włosy palcami i zobaczcie to się wszystko pięknie od razu. Podnosi, no ja jestem absolutnie zachwycona, dla mnie to jest prawdziwy game changer, dlatego że nawet jak nie posiada się wyjątkowych umiejętności, to osoby, które mają właśnie włosy takie ciężkie, przyklapnięte, po zastosowaniu tego będą po prostu zachwycone. Ja osobiście jestem i z tej samej serii polecam Wam również suchy szampon. Ja osobiście właśnie lubię też popsikać sobie od dołu właśnie suchym szamponem włosy. To dodatkowo jeszcze mam wrażenie, je tak odbija od siebie i, i robi się po prostu efekt taki puh, naprawdę wow. Więc suchy szampon i ten spray unoszący włosy, petarda. Dzisiaj po suche szampony sięgam już naprawdę rzadko, chyba że jest to taka właśnie okazjonalna stylizacja włosów, albo kiedy już naprawdę jestem w kropce i muszę się uratować suchym szamponem. I to jest też dla mnie taki gagatek, po który bardzo często sięgałam, dlatego że on jest po prostu tak wydajny, że używałam go przez cały rok i naprawdę nie kłamę. Tutaj mamy 15 gramów produktu. Tylko że ten suchy szampon EcoCery od takich zwykłych warozolu różni się tym, że dozuje się go trochę i na tu w środku mamy po prostu proszek i zobaczcie. O! On w ten sposób sobie wylatuje z opakowania. No, jest to naprawdę ciekawe. Ja używam tego do włosów ciemnych, dlatego że przez to, że właśnie nie ma tego rozpylania pod ciśnieniem, mam wrażenie, że on jednak trochę bardziej oblepia włosy i, i łatwo sobie zrobić siwą czuprynę. Ale ta opcja do włosów ciemnych jest naprawdę świetna. Mega wydajny, świetna cena i, i bardzo ładnie radzi sobie z tym odświeżeniem ekspresowym włosów, tak jak. Jak mówię, nie używam często, ale kiedy trzeba się ratować, to naprawdę ten szampon z EkoCery służył mi naprawdę bardzo, bardzo godnie. Temat włosów uważam już za zamknięty przejdziemy teraz do kąpieli, dlatego że jak wiecie, uwielbiam znajdować dla Was perełki, które uprzyjemniają nam ten czas spędzony w ciepłej wodzie, chyba, że ktoś lubi zimne kąpiele. W każdym razie odkryciem tego roku była marka, która pojawiła się w Rosmanie, czyli manufaktura piękna. Ja byłam załamana, dlatego że zrobiłam sobie jakieś tam zapasy i potem okazało się, że w Rosmanie nie ma już tych produktów i, i nie będzie. Na szczęście po kilku miesiącach okazało się, pisałyście mi zresztą same na Instagramie, że na stałe już chyba manufakturę piękna w Rosmanie będzie można znaleźć. Chwała Bogu, dlatego że są to produkty w naprawdę bardzo przystępnych cenach, świetne, jeżeli chodzi o składy. No i jest to polska marka, zobaczcie w takich fajnych prostych opakowaniach. Ja jestem zauroczona. Oni posiadają mnóstwo różnych em, opcji do kąpieli, między innymi taki puder do kąpieli, czyli po prostu nazwijmy to luźną formę kuli do kąpieli. Przepięknie wzbogaca zapach wody. Tu na przykład zapach proseccio. Tutaj mam jeszcze opakowania po kula. Ale uważam, że jak ktoś ma dziecko, które nie lubi się kąpać, to żeby urozmaicić mu trochę tą straszną, codzienną kąpiel, w sprzedaży jest coś takiego jak strzelaki, które no strzelają po prostu w wodzie, to trochę taki efekt, jak kiedyś te lizaki, takie, które strzelały w buzi. No i pianoroby. Ja w ogóle uwielbiam te nazwy tych produktów. Ktoś naprawdę nagłowił się i uważam, że wyszło im to cudownie. Także generalnie cała gama kąpielowa Manufaktury Piękna uważam, że zasługuje tutaj dzisiaj na pojawienie się w ulubieńcach roku. Muszę też wspomnieć o kolejnej marce, która podbiła moje serce, czyli One Nature. Marka skupiająca się właśnie na takich produktach do kąpieli. Przepiękne zapachy, które znajdziecie w Contigo. I tutaj trzymam na przykład zapach fragola sorbet. Miałam już też ten płyn w wersji zapachowej jagodowej. Czasem poszukuję po prostu czegoś, co zrobi mi w tej wannie bombelki e, i będzie ładnie pachniało i to jest właśnie coś takiego naprawdę uwielbiam za to, jak wyjątkowe te zapachy są to jest też wegańska formuła produktu no i nie mogłabym tutaj dzisiaj nie wspomnieć jeżeli chodzi o kąpielę o tych esencjach knajpa to jest już coś innego dlatego że to powiedziałabym że są takie słitaśne cukierkowe zapachy natomiast to są opcje już takie ziołowe więc jeżeli tego typu nuty zapachowe lubicie, to musicie tego spróbować albo po prostu. Przetestować, bo spróbować może w kontekście kosmetyku nie brzmi najlepiej. I ja osobiście jestem fanką tej, tej, tego zapachu lawendowego, dlatego że on przepięknie uspokaja. Człowiek się tak trochę wycisza w tej kąpieli, właśnie dzięki lawendzie. Ona ma takie działanie. No i dodatkowo, jak widzicie, to ma taki niebieski kolor, który wlany do, do wanny robi po prostu lazur. Chyba w całej gamie tych esencji znajduje się może jeden zapach, który mi się nie podoba, ale czula i lawenda must have. Wydaje mi się, że o tych solach do kąpieli mówiłam już w tamtym roku, ale cały czas ich używam i to są sole lecznicze. Tu na przykład taka sól rozgrzewająca z eukaliptusem zbawienny efekt, kiedy jesteście przeziębieni i macie problem z oddychaniem, z katarem. Naprawdę polecam wsypanie takiej saszetki do wody. Od razu czujecie się, jakby ktoś was wysmarował amolem albo wikiem. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Ma te właściwości rozgrzewające, więc potem szybko pod kołdrę i naprawdę człowiek jest rano jak nowy. Bardzo polecam. Alta Farma, marka dostępna w Rosmanie. Z tego co wiem, w Niemczech tych soli jest po prostu cała ściana, w Polsce w Rosmanie cały czas gama jest no, taka nierozwinięta. Liczę na to, że kiedyś się to zmieni. Na pewno zastanawiacie się teraz, jakie produkty do pielęgnacji twarzy znalazły się w tym zestawieniu, i chyba was rozczaruje, dlatego że znalazł się tutaj tylko jeden kosmetyk i jest to serum pod oczy. Tak się zastanawiałam, o czym tutaj dzisiaj e, powiedzieć, i powiem szczerze, że. W ogóle w tym roku mało się malowałam, raczej skupiałam się właśnie na pielęgnacji skóry, ale starałam się nie testować nowości, dlatego że moja kosmetolog, która wyprowadza mi skórę na prostą, odradziła mi właśnie takie skakanie po produktach i, i starałam się być wierna kosmetykom, które cały czas widujecie na kanale, które w tych ulubieńcach się pojawiały, e, więc było to na przykład serum z, 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 z koi, albo na przykład produkty z uzdrowiska, co tam jeszcze, krem z, krem z Ole Henriksen się pojawiał, ten taki pomarańczowy, e, ale no, jakbym miała wybrać coś takiego, wiecie, wow, wow, byłoby mi po prostu ciężko, ale jest tutaj jeden gagatek, o którym w tym zestawieniu naprawdę muszę powiedzieć, bo jest to kosmetyk, który po wstaniu rano, po nocy daje efekty, a to się naprawdę rzadko spotyka, no bo wiecie, jakby generalnie pielęgnacja to jest właśnie ten proces takiej cierpliwości, to może, wiecie, pokazać swoje efekty po dłuższym stosowaniu, natomiast to jest serum, którego efekty widać naprawdę bardzo szybko i ja byłam w szoku, bo skóra pod oczami, która naturalnie, wiecie, gdzieś tutaj się tak zwija, marszczy delikatnie w tym wewnętrznym kąciku oka, po użyciu tego serum pod oczy to jest Basic Lab. Bardzo polecała mi to serum chyba właśnie jedna z dziewczyn na Instagramie. Dostałam to serum w ogóle w jakiejś paczce, już nie pamiętam teraz jakiej. No i właśnie napisała mi, żebym koniecznie przetestowała tego serum, bo, bo to jest kosmetyk, który naprawdę warto, warto e, używać. I naprawdę ku mojemu zaskoczeniu już po pierwszych użyciach widziałam gigantyczne efekty. Rano ta skóra jest pięknie napięta, nic tu się nie zwija. No no i wiadomo, wtedy kiedy nakładamy też korektor, to od razu dużo lepiej się to prezentuje. To jest serum między innymi z kofeiną. Ja już podobnego produktu używałam z The Ordinary, natomiast słuchajcie, no w ogóle tam nie widziałam efektów. To jest natomiast kosmetyk, który te efekty daje i które od razu widać. Daje dosłownie jedną kroplę na... Skórę pod oczami pod oba oka, jakkolwiek to brzmi. I to wystarcza. Potem od razu nakładam krem i, i robi to jakąś mieszankę wybuchową, naprawdę gorąco polecam, ja mam wymagającą skórę pod oczami, a to jest kosmetyk, który sobie z tą skórą radzi, więc naprawdę wierzę, że jeżeli ktoś poszukuje czegoś takiego lekko napinającego, nawilżającego, żeby jeszcze dołożyć taki, wiecie, zastrzyk pielęgnacyjny pod krem. Wow, naprawdę polecam Basic Labs. Z tego co wiem, to chyba jest to polska marka. Tak, dokładnie, polska marka. Polecam. I tyle, jeżeli o pielęgnację twarzy chodzi. E, w tym roku nosiłam też aparat na zębach, i powiem Wam, że to mocno e, wysuszało mi cały czas usta. I używałam tych produktów sporo. E, I jednym z takich hitów, oczywiście, była dla mnie ta maska z Lanesh. Jeżeli macie problem z wysuszonymi ustami, to naprawdę gorąco polecam. To jest też produkt bardzo polecany przez wizerzystów, bo bardzo szybko daje efekt tego nawilżenia. To jest taka gęsta maska. Która długo też utrzymuje się na ustach, i podobnego produktu zaczęłam używać w sztywce, dlatego, że no nie zawsze tym paluchem można w słoiczku grzebać, to jest niehigieniczne. Nie wiem, jakoś tak no nie lubię. Zaraz potem wiecie, trzeba szukać, gdzie ten palec wytrzeć, bla, bla, bla. W każdym razie z tej samej marki zaczęłam używać takiego balsamu yy, o zapachu brzoskwiniowym, i on delikatnie yy, posiadam, posiada tutaj delikatny taki kolor brzoskwiniowy, i ja osobiście. Używam go namiętnie, cały czas mam go pod ręką i po prostu co chwila nakładam ten balsam. Pięknie pachnie, super nawilża i dodatkowo, jeżeli nie, nie lubicie pomadek na ustach, to, to taki balsam fajnie podbija kolor ust, ale nie zmienia go drastycznie, więc też wiecie, nie wytrzecie sobie tej pomadki na pół twarzy, e, nic wam się nie stanie. Bardzo, bardzo przyjemne dwa produkty do pielęgnacji ust, która w tym roku była dla mnie po prostu no bardziej problematyczna. I jeżeli o aparacie mowa, w ogóle szykuję dla was y, dedykowany film o aparacie, bo wiem, że bardzo ten proces prostowania zębów y, was ciekawi, wiem, że macie mnóstwo pytań, y, więc taki film dla was nagram, opowiem tam o kosztach, o całym procesie, jak się do tego przygotować i tak dalej i tak dalej. Y, ale właśnie przy okazji noszenia aparatu nabawiłam się też trochę nadwrażliwości zębów. Y, w sumie to przy ściągnięciu poprzedniego retainera, który to jest taki drucik, który jest przyklejony za tylnymi zębami. Nabawiłam się właśnie nadwrażliwości i po prostu każde, nie wiem, dotknięcie właśnie przez ortodontę tego zęba powodowało, że mózg mnie bolał dosłownie. Spożywanie zimnych napojów, gorących napojów było po prostu dla mnie nieprzyjemne i każdy kto posiada jakąkolwiek nadwrażliwość wie o czym mówię. To jest ból, który czuje się tutaj. I to jest preparat, który Wróciła mi moja ortodontka do stosowania w domu, zaraz po zwykłym myciu zębów, tak to nazwijmy. Wcieramy dosłownie groszek tej pasty w miejsca, które tego potrzebują. Robimy takie, wiecie, wcieranko, wcieranko i siedzimy z tym preparatem około 2-3 minut. Ja już wcześniej używałam różnych past do zębów, które były, wiecie, dedykowane zębom wrażliwym, ale no, nie widziałam efektów. Natomiast to. Nie bez powodu jest nazywany płynnym szkliwem. To jest preparat specjalistyczny. Zresztą poczytajcie sobie opinie na jego temat w internecie. Naprawdę osoby, które walczą z tą, tą odbudową szkliwa, na przykład po, po zdjęciu aparatu, ratują się tym produktem. To jest coś, co daje efekty bardzo, bardzo szybko. Bardzo polecam smak truskawkowy, jest najlepszy. I tak, jeżeli właśnie macie problem z, te, z tą nadwrażliwością, to to jest coś, co odmieni wasze życie. I już ostatni ulubieniec w tym zestawieniu pielęgnacyjnym to będzie zapach, z którym się nie rozstaje. I cały czas nie mogę się nadziwić, że praktycznie nie widzę tu ubytku, dlatego że używam tych perfum dzień w dzień. Może dlatego, że używam ich oszczędniej i robię dosłownie dwa psiki, ale uwielbiam ten zapach. Pierwszy raz chyba znalazłam perfumy, które totalnie wpisują się w mój gust, nie drażnią mnie po jakimś czasie, cały czas czuję je na skórze i często bardzo dostaję komplementy, kiedy jestem właśnie spryskana tym zapachem, to jest Bottega Veneta zapach Illusion. Coś wspaniałego. Może znajdę tu na stronie co tutaj w środku za nuty zapachowe się kryją, bo w opisywaniu zapachów raczej jestem słaba. No dobra, słuchajcie, to jest kwiatowo-drzewno, piżmowa kompozycja zapachowa i to by się zgadzało, bo jak tak patrzę, jakie zapachy mi się podobają, to są to właśnie zawsze jakieś takie piżmowo-drzewne y, opcje. Mm, na, na 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 na, co tu mamy? Głowa: czarna porzeczka i bergamotka. Bergamotkę uwielbiam. Serce: kwiat pomarańczy i figa. Podstawa to fasola tonka i oliwka, a grupy zapachów to właśnie są te kwiatowo-drzewne. Jak będziecie miały okazję powąchać gdzieś ten zapach, to naprawdę gorąco polecam. No, to jest dla mnie teraz zapach numer jeden. Zdecydowanie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca tego zestawienia pielęgnacyjnego. Myślę, że dla osób, które na bieżąco oglądają moje filmy, to tutaj dzisiaj zaskoczeń nie było, ale powiem szczerze, że zawsze przy tych zestawieniach podsumowujących cały rok jest mi bardzo ciężko wybrać e, te kosmetyki, które, wiecie, no. Są takie wyjątkowe, że jeżeli chodzi o cały rok, to robią efekt wow, wow, wow. Pewnie o czymś zapomniałam, zawsze zapominam, ale jeżeli tak będzie, to dopiszę te produkty po prostu w opisie. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i dajcie mi koniecznie znać, bo cały czas zastanawiam się, czy oprócz ulubieńców roku z kolorówką, nagrać dla Was też takich ulubieńców nie kosmetycznych, czyli wiecie, jakaś rozrywka, seriale, filmy, książki, gry planszowe. E, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak się zapatrujecie na ten temat. Ja tymczasem się żegnam, a odsyłam też do poprzedniego filmu, w którym oglądaliście mnie z, albo jeszcze nie oglądaliście, z moim mężem. Tam przygotowywał dla mnie propozycję makijażu sylwestrowego i wiem, jest już po sylwestrze, ale gwarantuję Wam, że będziecie się dobrze bawić. Trzymajcie się, pa pa!